Poziom B1 to jest taki poziom, kiedy znasz angielski na poziomie komunikatywnym, czyli tak naprawdę rozumiesz mniej więcej w cudzysłowie, co się do ciebie gada i jesteś, że tak powiem, atrakcyjnym pracownikiem. Oczywiście nie mówię tu o atrakcyjności fizycznej, bo każdy z nas jest atrakcyjny fizycznie, tylko mówię tu o właśnie twoich umiejętnościach, jeżeli one są atrakcyjne i pożądane, jeżeli są w ogóle na liście tak zwanych zawodów deficytowych, o tym też będę mówił, to po prostu masz naprawdę dużą szansę, że pracodawca zapłaci za twoją wizę 25 tysięcy i 600 funtów rocznie, czyli to wychodzi coś niewiele ponad 2000 funtów miesięcznie. Przykład, Amazon potrzebuje około 3000 albo nawet 5000 pracowników tylko w Wielkiej Brytanii. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będę mówić o tym, czy warto jeszcze przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy po Brexicie i co trzeba zrobić, aby tu się legalnie dostać. Także zostań na moim kanale, za chwilę będę o tym mówić. Ale zanim przejdę do tematu, to chciałbym bardzo ważną informację Ci podać. 90% osób, które ogląda mój kanał, nie subskrybuje tego kanału i tak jest na wszystkich kanałach na YouTubie, ponieważ większość osób nie wie, że subskrypcja jest taka bardzo ważna. Także proszę Cię o kliknięcie teraz przycisku subskrybuj oraz tego dzwoneczka, abyś został powiadamiany o każdym filmie przez YouTuba, ponieważ YouTube Cię nie powiadomi, kiedy nie zasubskrybujesz kanału i kiedy nie klikniesz dzwoneczka, YouTube Cię nie powiadomi o nowym filmie. No tak to działa, także proszę Cię o subskrypcję, a ja już przechodzę do tematu. Nie chciałbym, żebyś pomyślał, że ja Cię oszukuję, dlatego zanim jeszcze przejdę do tematu, to jeszcze szybka informacja. Ja jestem Marcin Szymański, Ty jesteś na kanale Vlog bez ściemy i dlatego o tym mówię, ponieważ codziennie pojawiają się tu nowe osoby, dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Mieszkam w Szkocji od 12 lat. Tutaj zajmuję się pracą, biznesem, mój syn tutaj chodzi do szkoły i właśnie stąd nagrywam vlogi. Mówię tutaj o życiu w Szkocji, o życiu generalnie w Wielkiej Brytanii, o podróżach po Wielkiej Brytanii. Robię tutaj różne podcasty i generalnie mówię tutaj też o podróżach po całym świecie, ponieważ to jest moją pasją i pasją mojej rodziny. Także zapraszam Cię, daj mi szansę, zostaw subskrypcję i ja już przechodzę teraz na 100% do tematu. A więc moi drodzy, ten temat, czy warto po Brexicie przyjechać do UK i w ogóle jak tutaj przyjechać teraz, ten temat pojawia się dość często i na YouTube, i generalnie w internecie. Natomiast ostatnio ja zauważyłem, że jakby nie ma zbyt dużo nowych filmów na ten temat, nie ma zbyt dużo nowych informacji na ten temat. No, być może wygląda to na to, że temat został wyczerpany, ale jak się okazuje, nie. Ponieważ wiele osób nadal interesuje się tym tematem i ja nawet zauważyłem tendencję wzrostową. Wielu naszych rodaków szuka właśnie informacji na ten temat, jak przyjechać do UK po Brexicie i czy w ogóle warto przyjechać do UK po Brexicie. Ja tutaj nie będę mówił o tym, czy warto zostać w UK po Brexicie, bo takie filmy już nagrywałem. I takie filmy interesują właśnie Polaków, którzy tutaj mieszkają i pracują. I wielu Polaków wraca do Polski, więc wielu Polaków też szuka właśnie takiej tematyki. Natomiast ten film jest skierowany właśnie do Polaków mieszkających w Polsce, którzy chcieliby tutaj wyjechać lub po prostu chcą wiedzieć coś więcej na ten temat. A więc przechodzę już do tematu i już zaczynam mówić konkretne rzeczy. Moi drodzy, jeżeli bym miał odpowiedzieć w skrócie, to jak najbardziej, moim zdaniem, warto nadal przyjechać do UK i powiem więcej, że nawet bardzo warto, moim zdaniem. I czy to jest trudne, czy to jest łatwe? Odpowiedź na to pytanie brzmi i tak, i nie, więc może to wydawać się trudne, ale w momencie, kiedy zaczniesz załatwiać, może okazać się, że jest to prostsze niż Ci się wydaje. Na pewno wszyscy wiemy, że tak zwane swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią zakończyło się 31 grudnia 2020 roku. Czyli od 1 stycznia 2021 roku już nie ma tego tak zwanego swobodnego przemieszczania się i trzeba, że tak powiem, spełniać określone kryteria, żeby tutaj się dostać i żeby tutaj pracować. Natomiast od 1 października tego roku, czyli 2021 roku, do Wielkiej Brytanii możesz przyjechać tylko i wyłącznie okazując paszport, bo do 30 września 2021 roku był tak zwany okres przejściowy, kiedy mogłeś przemieszczać się z użyciem dowodu osobistego. Oczywiście, jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i pracujesz od kilku lat, no to tak naprawdę nie dotyczy Cię ten film, no bo pewnie dobrze wiesz, że możesz tutaj zostać
i tak naprawdę nic się dla Ciebie nie zmieniło, no chyba, że nie załatwiłeś sobie tego statusu rezydenta. Natomiast jeżeli nie byłeś tutaj w Wielkiej Brytanii, nie pracowałeś i chcesz przyjechać, no to dotyczą Cię pewne kwestie. No przede wszystkim nie przyjedziesz już tak po prostu, jak przyjeżdżałeś przed Brexitem, czyli wsiadałeś w samolot i po prostu lądowałeś na lotnisku i szukałeś sobie byle jakiej pracy. Teraz musisz zdobyć odpowiednie punkty, jest tak zwany imigracyjny system punktowy oraz musisz zdobyć wizę pracowniczą albo wizę dla studenta, na przykład jeżeli się chcesz tutaj uczyć. I jak teraz wygląda sytuacja ze zdobyciem wizy? No przede wszystkim, moi drodzy, ja tutaj powiem o trzech takich wizach, które są najbardziej istotne i najbardziej nas interesują, a myślę, że w 90% ta pierwsza wiza, o której będę mówił, jest najbardziej interesująca i ona będzie najczęściej obiektem starań się. Jest to tak zwana wiza Skilled Worker Visa, tak z języka angielskiego, czyli wiza dla pracowników wykwalifikowanych. No i w momencie, kiedy jesteś takim pracownikiem wykwalifikowanym i spełniasz tam jeszcze więcej wymagań, no to automatycznie kwalifikujesz się o to, aby starać się o taką wizę. I wydaje mi się, na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to tak naprawdę wtedy jest to tylko formalność, no i oczywiście są to określone koszty. Co trzeba zrobić, aby kwalifikować się na tak zwaną Skilled Worker Visa? W ogóle to teraz tutaj widzicie na ekranie stronę, na którą możecie... na której możecie aplikować. Jest to strona rządowa Zjednoczonego Królestwa, czyli Wielkiej Brytanii. Jest ona przetłumaczona również na język polski. Tak naprawdę możesz sobie tą stronę odczytywać w wielu językach, między innymi w języku polskim. Takie ułatwienie. Moi drodzy, Skilled Worker Visa, czyli ta wiza dla pracowników wykwalifikowanych, to jest wiza dla pracowników, którzy spełniają określone wymagania i którzy mają określone zawody. A jakie to są zawody, to zaraz o tym powiem. Ale żeby w ogóle ubiegać się o tą wizę, to tak jak wspomniałem, musisz spełniać określone wymagania, czyli musisz już mieć ofertę pracy. I w tym momencie wiele osób się już zraża, ale ja bym tutaj sugerował w ogóle się nie zrażać, bo to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tak naprawdę znajdziesz ofertę pracy online, skontaktujesz się z pracodawcą i jeżeli wyślesz CV pracodawcy, czy co tam pracodawca od Ciebie potrzebuje, no oczywiście musi być to wszystko w języku angielskim. Czyli już tutaj wiadomo, że trzeba znać język angielski na określonym poziomie, na tak zwanym poziomie B1. A poziom B1 tak naprawdę to też brzmi to nie wiadomo jak, a nie jest to takie straszne. Moi drodzy, poziom B1 to jest taki poziom, kiedy znasz angielski na poziomie komunikatywnym, czyli tak naprawdę rozumiesz mniej więcej, w cudzysłowie, co się do Ciebie gada. Nie musisz znać języka angielskiego płynnie, nie musisz być po prostu jakimś lingwistą. Wystarczy, że po prostu rozumiesz mniej więcej, co się do Ciebie gada w języku angielskim, no w akcencie angielskim, bo ja tutaj chciałem nadmienić, że na przykład w Szkocji ten poziom B1 to może być niewystarczający. Aczkolwiek to jest tylko taka moja uwaga, biorąc pod uwagę fakt, że Szkoci posługują się takim dość skomplikowanym, specyficznym akcentem. Moi drodzy, a więc tak, poziom języka B1 jest wymagany, ażeby starać się o tą Work Skilled Visa. Później musisz otrzymać minimalną pracę, jest określona stawka roczna, jaką musisz mieć zagwarantowaną przez pracodawcę i jest to 25 tysięcy funtów 600. 25 tysięcy i 600 funtów rocznie, czyli to wychodzi coś niewiele ponad 2000 funtów miesięcznie. I teraz właśnie znowu wyświetlam Ci na ekranie, gdzie możesz starać się o tą wizę i ten link, który tutaj widzisz na ekranie, to ten link również zobaczysz oczywiście w opisie, także możesz sobie kliknąć i możesz się już starać o wizę. Gdzie szukać ofert pracy? No to jest naprawdę bardzo proste, to tak naprawdę wklepiesz sobie w Google oferty pracy w UK, tylko najlepiej ja bym sugerował wklepać sobie to w języku angielskim i na Google UK wejść, żebyś od razu dostał ofertę pracy od angielskich pracodawców, żebyś trafił gdzieś na jakieś strony, gdzie są oferty pracy od angielskich pracodawców, a nie jakichś polskich pośredników. No bo generalnie też chciałem Cię przestrzec, że słyszałem o tym, że w Polsce oczywiście powstały uczciwe firmy, które pomagają po prostu
w otrzymaniu tej wizy i w ogóle w znalezieniu pracy, pobierają jakąś tam opłatę i faktycznie znajdują ci fajną pracę i umożliwiają ci wyjazd do Wielkiej Brytanii i to faktycznie działa. Natomiast niestety pojawiło się też wiele oszustów, także przestrzegam i dlatego moja opinia jest taka, że jak szukasz pracy w Wielkiej Brytanii, to wejdź na Google.co.uk, czyli na tą brytyjską przeglądarkę Google i tam sobie po prostu poszukaj i prawdopodobnie no i trafisz na jakieś strony, na jakieś, czy tam bezpośrednio na oferty pracy, jakie Cię interesują. Co to są wykwalifikowani pracownicy? No od razu powiem teraz o przykładowych zawodach, ale zanim powiem o tych zawodach i zanim powiem coś więcej o tym, to chciałbym powiedzieć, jakie są koszty uzyskania wizy, właśnie tej wizy dla pracowników wykwalifikowanych, czyli Skilled Worker Visa. No i tutaj bym chciał właśnie powiedzieć do tego, co powiedziałem na początku, kiedy zadałem pytanie, czy łatwo jest teraz dostać wizę i pracę w Wielkiej Brytanii. Ja odpowiedziałem na to pytanie i tak, i nie. Nie, ponieważ no, musisz mieć wystarczającą ilość pieniędzy, żeby starać się o tą wizę i żeby w ogóle przyjechać do Wielkiej Brytanii. Tak, bo nie zawsze będziesz musiał wydać swoich pieniędzy na to, żeby dostać się do Wielkiej Brytanii, ponieważ oczywiście istnieje duża szansa, że pracodawca pokryje koszty uzyskania wizy. Jeżeli masz odpowiedni zawód, odpowiednie kwalifikacje i jesteś, że tak powiem, atrakcyjnym pracownikiem, oczywiście nie mówię tu o atrakcyjności fizycznej, bo każdy z nas jest atrakcyjny fizycznie, tylko mówię tu o właśnie Twoich umiejętnościach, jeżeli one są atrakcyjne i pożądane, jeżeli są w ogóle na liście tak zwanych zawodów deficytowych, o tym też będę mówił, to po prostu masz naprawdę dużą szansę, że pracodawca zapłaci za Twoją wizę i tak naprawdę przyjedziesz tutaj, no po prostu ponosząc jakieś niewielkie koszty. A więc jakie są teraz koszty? O wizę możesz się starać, o tak zwaną wizę do 3 lat i o wizę powyżej 3 lat, tak, o wizę powyżej 3 lat. Natomiast nie możesz dostać wizy na dłużej niż na 5 lat jednorazowo. Jeżeli chcesz, oczywiście pracujesz tu już 5 lat i chcesz przedłużyć swoją wizę pracowniczą, to nie będzie żadnego problemu, aby przedłużyć ją o następne 3 lata albo 5 lat. Wiza do 3 lat to jest w okolicach 610 funtów. To jest chyba taka kwota na dzień dzisiejszy. Sorry za to, że chyba, ale po prostu spotkałem się, że to jest 610 lub 700 funtów, ale na pewno jest to minimum 610 funtów za wizę do 3 lat. Natomiast za wizę powyżej 3 lat będziesz musiał zapłacić nawet 1408 funtów dokładnie. Czyli jak się starasz za wizę taką, którą otrzymasz na 5 lat, no to trzeba będzie zapłacić jakieś 1408 funtów, w zależności od tam okoliczności. No, będziesz musiał też uiścić tak zwaną opiekę zdrowotną i na rok czasu jest to 624 funty rocznie. Opieka zdrowotna, no to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żebyś mógł korzystać z tutejszej służby zdrowia. Jest to 624 funty rocznie, czyli to jest jakieś 50 funtów miesięcznie. Oczywiście, tak jak w przypadku wizy, tak w przypadku tego ubezpieczenia zdrowotnego, możesz mieć zaproponowane przez pracodawcę, że pracodawca ci po prostu pokryje ten koszt. I tak jak mówiłem, jest duża szansa na to, dlatego, że w Wielkiej Brytanii teraz po Brexicie jest naprawdę bardzo dużo tak zwanych deficytów, jeśli chodzi o pracowników wykwalifikowanych szczególnie. O tym na pewno też słyszałeś, no bo polskie media też o tym dużo mówią, o tym kryzysie w Wielkiej Brytanii, braku paliwa, braku produktów. No i to jest właśnie powiązane bardzo z tym, że brakuje tutaj bardzo dużo pracowników. Brakuje tutaj między innymi od 60 do 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Brakuje tutaj około 100 tysięcy osób, jeśli chodzi o służbę zdrowia, tą ogólnie pojętą, nie konkretnie lekarz, ale może być też pielęgniarka, sanitariusz, czy jakakolwiek tam pomoc w szpitalu, czy w jakimś ośrodku zdrowia. Także no, są tutaj duże braki i tych, że tak powiem, te deficyty są naprawdę bardzo duże, dlatego tutaj niektórzy pracodawcy, tak w cudzysłowie mówiąc, są zdesperowani i naprawdę masz dużą szansę na to, że po prostu pracodawca zaproponuje ci zwrot kosztów. I moi drodzy, ja tutaj chciałem nadmienić, że ten film nie ma charakteru doradczego. Ja nie jestem doradcą ani emigracyjnym, ani wizowym, ani finansowym, ani żadnym innym doradcą. Także wszystkie moje słowa i cały ten film, który tutaj oglądacie, jest tylko w celach informacyjnych,
jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, a nie są to cele doradcze. Oczywiście wszystko to, co ja mówię, jest zgodne z prawdą, ponieważ opieram się na źródłach ze strony rządowej Wielkiej Brytanii, www.gov.co.uk, także są to informacje podane przez rząd. Natomiast jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, o których ja tutaj nie powiedziałem lub nie powiem, to bardzo Was proszę o to, żebyście napisali w komentarzu, albo skontaktowali się ze mną, albo skorygowali mnie. Dobrze, przechodzę teraz dalej. A więc może teraz podsumuję szybko jeszcze te koszty. Ta wiza właśnie dla pracowników wykwalifikowanych, czyli wiza Skilled Worker, to jest wiza do 3 lat, to jest 610 funtów, wiza powyżej 3 lat to jest 1408 funtów. Teraz opłata za opiekę zdrowotną to są 624 funty. I moi drodzy, jeszcze jest bardzo ważna jedna rzecz. Przekraczając, jak już będziesz miał załatwione te wizy wszystkie i będziesz miał załatwioną pracę, to musisz się upewnić, że masz odpowiednią kasę na życie, bo to też zostanie sprawdzone, czyli na przykład masz na koncie bankowym, z którego będziesz korzystać, lub po prostu masz w gotówce, ale prawdopodobnie lepiej będzie mieć na koncie bankowym. I ta kwota to 1270 funtów, czyli mówiąc prosto, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii, będziesz musiał mieć 1270 funtów oszczędności, czyli to jest powyżej 6000 zł oszczędności. I to ma Ci gwarantować przeżycie tam przez pierwszy miesiąc, zanim dostaniesz wypłatę, czy coś w tym rodzaju. To nie jest nic dziwnego, bo wiem, że w wielu krajach na świecie tak jest. Jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju pracować, czy tam uczyć się, to bardzo często jest wymagana jakieś tam oszczędności, na przykład tak jest w Australii, tak jest w Kanadzie, tak jest w Stanach Zjednoczonych i pewnie w kilku krajach europejskich, chociaż nie jestem na 100% pewien, bo generalnie Unia Europejska to chyba tego nie wymaga. A więc takie to są koszty, czyli jeszcze raz 610 funtów lub 1400, w zależności na ile wiza, 624 funty ubezpieczenie zdrowotne i 1270 funtów w gotówce, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii. I moi drodzy, jeżeli Twoja praca właśnie znajduje się na tak zwanej liście zawodów deficytowych, to te opłaty zostaną troszkę obniżone, ale nie zostaną dużo obniżone, to jest coś w okolicach 10%, czyli nie zapłacisz tam 600 funtów za wizę do 3 lat, tylko na przykład 550. Ale co dają zawody deficytowe? No zawody deficytowe to przede wszystkim właśnie te zawody, o których wspomniałem, które Ci dają dużą szansę, że przede wszystkim dostaniesz wizę, że dostaniesz pracę i możesz, tak jak mówiłem, być zwolniony z tych opłat wizowych, bo jest duża szansa, że pracodawca zgodzi się za Ciebie zapłacić. I teraz szybko przeczytam tutaj, ponieważ jest tych zawodów sporo, przeczytam tutaj przykładowe zawody deficytowe i wybaczcie, nie będę przez chwilę patrzył w kamerę, bo będę spoglądał w ekran, jakie te zawody deficytowe są. Moi drodzy, zawody deficytowe, oj, przepraszam, i tutaj mała korekta, ta zniżka jest większa, ja tu mówiłem o 10%, a to jest coś ponad 20%. Teraz właśnie mi się udało to doczytać. I przepraszam Was za to, nie chciałem Was wprowadzić w błąd. A więc jeżeli Twój zawód jest na liście zawodów deficytowych, to Twoja opłata będzie mniej więcej 20, nawet 25% niższa. I w tym momencie Ci już podaję 464 funty, jeżeli wiza do 3 lat, 928 funtów, jeżeli zostajesz dłużej niż 3 lata. Dokładnie. I teraz tak, zawody deficytowe, moi drodzy, czyli ci ludzie, pracownicy, którzy są najbardziej pożądani w UK. Służba zdrowia, sama służba zdrowia narzeka na ponad 100 tysięcy braków w pracownikach. Około 100 tysięcy pracowników oni potrzebują. I jacy to są pracownicy? No to są generalnie menadżerowie i dyrektorzy tak zwanego zdrowia publicznego, no ale tutaj już trzeba język angielski znać perfekcyjnie. Kierownicy i właściciele placówek opieki dziennej i domowej. Także są to oczywiście różnego rodzaju lekarze, specjaliści, tu bardzo dużo specjalistów brakuje, tu brakuje ginekologów, kardiologów, gastrologów, dermatologów, laryngologów, urologów, także jeżeli ktoś z Państwa jest lekarzem tej specjalności i jest zainteresowany pracą w Wielkiej Brytanii, no to myślę, że w tym momencie warto, że tak powiem, zapoznać się, jakie są tutaj wynagrodzenia i warto się zainteresować, tak? I następne zawody to biochemicy,
to fizycy, geolodzy, hydrogeolodzy, geofizyk, geolog, geochemik, kierownik usług technicznych w obszarach likwidacji i odpadów przemysłu jądrowego, starszy geolog zasobów i geolog pracowników w sektorze górniczym, naukowcy z takich dziedzin jak nauki społeczne, humanistyczne, inżynierowie budowlani, inżynierowie mechanicy, inżynierowie elektrycy, inżynierowie elektronicy, ale to, że nie jesteś inżynierem, na przykład elektrykiem czy elektronikiem, to nie oznacza, że nie masz szansy. Elektroniczy czy elektrycy, którzy nie mają jakby tego tytułu inżyniera, również są zawodami deficytowymi i również możesz się starać o taką wizę. Następne zawody to inżynierowie do spraw projektowania i rozwoju, inżynierowie produkcji i procesu, inżynierowie nieskwalifikowani właśnie gdzie indziej, czyli możesz być inżynierem zupełnie jakby w innej dziedzinie niż te, które ja wymieniłem i również prawdopodobnie twój zawód jest na liście zawodów deficytowych. Dalej, moi drodzy, jeszcze przeczytam, jeszcze zostańcie ze mną chwilę, bo to może być dla was ważne. Analitycy biznesowi, IT, architekci, projektanci systemów, programiści, specjaliści do spraw rozwoju oprogramowania, specjaliści zajmujący się projektowaniem stron internetowych, czyli tu są dość wysokie stawki właśnie w tych, jeśli specjaliści do spraw technologii informatycznych i komunikacji, specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa, tu są dość wysokie stawki. Nie wiem dokładnie, ale to stawki sięgają nawet 20 funtów za godzinę albo i więcej. Następnie weterynarze, ekonomiści, statystycy, tak zwani bioinformatycy. Nie wiem, kto to jest bioinformatyk. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo szczerze mówiąc zaciekawiło mnie to. Informatycy, ogólnie oczywiście architekci, inżynierowie do spraw kontroli jakości i planowania, technicy laboratoryjni, tancerze i choreografowie, nawet takie zawody, muzycy. Także tych zawodów jest naprawdę dużo i to, co ja wymieniłem, to jest tylko część zawodów. No oczywiście większość z nas będą interesować takie zawody jak powiedzmy hotelarstwo, gastronomia, czy powiedzmy sprzątanie jakichś, nie wiem, domków prywatnych. Przeważnie my Polacy na początku takie zawody podejmujemy, oczywiście nie ujmując nikomu, bo jest to zawód bardzo ważny, czy sprzątasz, czy myjesz talerze w restauracji. Jest to zawód bardzo ważny i bez tego zawodu nie może przedsiębiorstwo funkcjonować. Sam takie zawody wykonywałem i mnóstwo naszych rodaków takie zawody wykonywało i wykonuje. A więc, no i teraz możecie sobie zadawać pytania, no czy te zawody są na liście właśnie takich deficytowych. I tak, i nie, ponieważ no, nie ma, że tak powiem, tu aż takich ogromnych braków jak w innych dziedzinach, ale jednak porobiły się duże braki i zarówno hotelarze, jak i restauratorzy, czy tam osoby mające jakieś firmy sprzątające też cierpią na brak pracowników. I takie osoby też mogą pomóc ci, tacy pracodawcy mogą jakby ułatwić ci znalezienie pracy. Oczywiście tutaj w takiej sytuacji nie wiem, czy taki pracodawca zatrudniający 10 czy 15 osób, on zapłaci za twoją wizę i za po prostu opiekę zdrowotną. Natomiast pracodawca, który ma duży hotel i sieć restauracji, myślę, że też jest szansa, że może sfinansować twoją wizę. Dlatego warto się na pewno o to postarać. Warto się o to postarać, warto się o to dowiedzieć. I teraz tak z mojego punktu widzenia i z mojej obserwacji, ja zauważyłem, że w związku z tym, że są te deficyty nawet w tych zawodach, które wymieniłem przed chwilą, czyli właśnie jakieś sprzątanie, mycie garków, kucharz, czy jakiś housekeeper gdzieś w hotelu, czy po prostu sprzątający prywatne domki. Są tutaj też deficyty i dużo pracodawców właśnie zajmujących się tym wpisuje się na tą listę rządową, no bo żeby po prostu dać ofertę pracy pracownikowi z Unii Europejskiej, to oczywiście taki pracodawca musi być wpisany na listę home office, czyli tego ministerstwa tutejszego, Ministerstwa Pracy między innymi, bo jeżeli pracodawca nie jest wpisany na taką listę, no to on nie będzie mógł zatrudnić pracownika z Unii Europejskiej, ale wielu pracodawców wpisuje się na takie listy, także masz szansę, że będziesz chciał podjąć pracę jako osoba sprzątająca, nie wiem, hotele, czy osoba myjąca talerze w restauracji i masz szansę, że też dostaniesz wizę, ponieważ no może się okazać, że akurat
że są jednak deficyty większe niż nawet mi się wydaje. Są deficyty na pewno w tych branżach, ale może się, ale wydaje mi się, że są większe niż mi się wydaje. Wiem, że masło maślane z tego wyszło, ponieważ no nie mogę jakby znaleźć informacji na ten temat takich konkretnych. Jednak z moich obserwacji i z tego, co ja czytam na forach internetowych, to te deficyty są jednak duże. To są jednak duże w tych zawodach również. Także co tutaj trzeba zrobić? No przede wszystkim musisz zacząć od tego, żeby znaleźć sobie pracę i powiedzieć sobie, czy znam język angielski na poziomie B1 i czy mam jakieś pieniądze odłożone. No bo tak jak mówiłem, nie ma gwarancji, że ktoś ci sfinansuje przyjazd. Jest szansa, ale nie gwarancja. Także musisz te trzy warunki spełnić. I czy jest warto? Jest warto moim zdaniem, ponieważ teraz właśnie po Brexicie, kiedy są tak duże deficyty wśród pracowników w Wielkiej Brytanii, to masz szansę, że dostaniesz znacznie wyższą stawkę niż my dostawaliśmy tutaj przed Brexitem. Przykład, Amazon potrzebuje około 3000 albo nawet 5000 pracowników tylko w Wielkiej Brytanii. I z tego co wiem, to stawki są między 11 a 14 funtów za godzinę. I ja wiem, że może się komuś to wydawać, że to jest niedużo, ale weźmy pod uwagę, że przed Brexitem Amazon płacił poniżej 10 funtów za godzinę, a teraz masz szansę na 11, nawet 14 funtów za godzinę. Także myślę, że teraz też jest, że teraz po Brexicie, teraz na początku, te kilka miesięcy po Brexicie, może kilka lat po Brexicie, warto się postarać o przyjazd do Wielkiej Brytanii i jest szansa na otrzymanie takiej no naprawdę atrakcyjnej stawki, atrakcyjniejszej niż przed Brexitem, oczywiście bez przesady, tak, żeby tutaj mnie ktoś nie łapał za słowo, że atrakcyjne to nie wiem 20-30 funtów, bo tak nie, o takim czymś ja nie słyszałem, ale stawki powyżej 10 funtów rzędu 10, 11, 12 czy 14 funtów, o takich stawkach słyszałem i takie oferty pracy widziałem. Moi drodzy, ale czy jest możliwość przyjechania w inny sposób? I pozwólcie, że ja się tutaj wspomogę. I moi drodzy, tak, są jeszcze dwie takie opcje, dwie wizy, które mogą Was zainteresować. Oczywiście ta Skilled Worker Visa to jest wiza najważniejsza i to jest wiza, która pewnie będzie interesować większość Polaków. Natomiast jest jeszcze tak zwana wiza Global Talent. No i to jest taka dziwna wiza. No jak sama nazwa wskazuje, jak tutaj talent jest tutaj w tym zdaniu, no to chodzi o jakieś talenty. Jeżeli masz jakieś talenty, na przykład, nie wiem, jesteś reżyserem, scenarzystą, umiesz projektować modę, to takie zawody też są tutaj poszukiwane. Reżyser, scenarzysta, projektowanie mody, jakimś naukowcem z jakiejś takiej niszowej dziedziny, czyli masz jakieś takie, nie wiem, zdolności wyjątkowe w tworzeniu wnętrz, w architekturze. Także moi drodzy, takie zawody też są poszukiwane i to jest tak zwana Global Talent Visa, czy tam Visa Global Talent. I kolejna, już trzecia i ostatnia to wiza, o którą się możesz starać. Aha, i tu jeszcze szybko wspomnę, że jeszcze możesz się starać o taką wizę, jeżeli jesteś jakiś masz startup albo jakimś innowatorem, czyli założyłeś jakiś startup, który może tutaj, że tak powiem, gospodarkę Wielkiej Brytanii wzbogacić i może wprowadzić jakieś, nie wiem, nowe technologie do Wielkiej Brytanii, to też jak najbardziej możesz dostać taką wizę, czy po prostu masz jakieś talenty i masz jakieś innowacyjne rozwiązania w jakiejkolwiek branży, które mogą jakby, tak jak mówiłem, wzbogacić technologię, czy w ogóle wzbogacić Wielką Brytanię, to też taką wizę właśnie dla takich startupów się tutaj przyznaje. I nauka w Wielkiej Brytanii to jest trzecia wiza, która też może okazać się dość popularna, ponieważ ludzie chcący uczyć się języka angielskiego nadal będą pewnie zainteresowani wyjazdem do Wielkiej Brytanii. I tutaj, moi drodzy, żebyś się kwalifikował właśnie do tej procedury wizowej dla studentów, to musisz przede wszystkim być zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak to jest dokładnie, to wszystko jest to na stronie napisanej, której link Wam oczywiście wstawiam w filmie. Musisz się oczywiście porozumiewać i czytać płynnie w języku angielskim i tutaj nie ma żadnych dyskusji, ten język angielski tutaj musi być płynny. No musisz mieć oczywiście odpowiednią sumę pieniędzy, aby się utrzymać i opłacić sobie czesne.
Czyli generalnie musisz mieć tak naprawdę co miesiąc jakieś pieniądze, tak? Musisz mieć co miesiąc jakieś pieniądze, więc musisz sobie albo dorabiać poza zajęciami lub przed zajęciami, lub po prostu masz jakąś firmę w Polsce, czy masz jakieś finansowanie z Polski, czyli musisz mieć codziennie jakąś sumę pieniędzy. Albo jesteś zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako student i znalazłeś tu jakiegoś pracodawcę, który jest tak zwanym twoim poręczycielem. No, sponsorem oni tutaj później, ale sponsor mi tak dziwnie brzmi, dlatego mówię poręczycielem. I ten pracodawca widzi w tobie potencjał, że jak ty skończysz te studia, to będziesz bardzo ważnym pracownikiem dla jego firmy i on może cię utrzymywać, że tak powiem. No i oczywiście no, musisz wykazać taką chęć do pozostania w Wielkiej Brytanii, podjęcia i ukończenia nauki. Nie wiem, na jakiej podstawie oni weryfikują tą chęć, ale prawdopodobnie będziesz musiał w podaniu napisać coś o sobie. A więc, moi drodzy, tak wydaje mi się, że powiedziałem wam najważniejsze rzeczy. Nie chcę przedłużać tego filmu, bo ten film już chyba z pół godziny trwa. Ja nie wiem jeszcze dokładnie ile, bo go nagrywam teraz, ale pewnie po zmontowaniu okaże się to pół godziny. I mówiąc w skrócie teraz, to przyjechać do Wielkiej Brytanii nadal warto, bo możesz znaleźć dobrą pracę za wyższą stawkę niż my dostawaliśmy przed Brexitem. Dostać się jest łatwo i trudno. Trudno, no bo musisz przejść ten system punktowy, musisz sobie zapłacić za wizę, musisz sobie zapłacić za opiekę zdrowotną i musisz mieć jakąś kasę, 1270 funtów w gotówce czy na koncie, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii. Musisz mieć ogarniętą pracę, ale i to jest właśnie ta strona, gdzie jest trudno, a ta strona, gdzie jest łatwo, to, że deficyty pracowników w Wielkiej Brytanii są tak duże, że pracodawcy dość chętnie, naprawdę dość chętnie, a niektórzy nawet bardzo chętnie pomagają imigrantom w przybyciu do Wielkiej Brytanii, czasem opłacając im po prostu wizę, czy opłacając im opiekę zdrowotną, lub przynajmniej bez problemu dając im pracę. A więc szukamy pracy najpierw, staramy się o wizę, przyjeżdżamy i pracujemy. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego filmu. Jeżeli są tu jakieś problemy, jakieś kwestie, których nie ujęłem, a interesują Was, to proszę napiszcie mi to w komentarzu lub wiadomość prywatną, na przykład na mail. Ja bardzo chętnie Wam odpowiem na te pytania lub nagram jeszcze dodatkowy film. A tymczasem pozdrawiam Was ze Szkocji. Przepraszam za tak długi film, ale nie dało się tego ująć szybciej. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca. Dziękuję Wam za obejrzenie. Proszę o subskrypcję, o łapkę w górę i o udostępnianie tego filmu, ponieważ jest na pewno dużo, dużo, dużo osób chętnych, aby dowiedzieć się właśnie coś na temat sytuacji z pracą po Brexicie w Wielkiej Brytanii. Trzymajcie się i życzę miłego dnia lub wieczoru. Hej!